Nie ruszam kubków. Dobrze. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Echo24. Dolny Śląsk, proszę Państwa, rozmawia o zakresie współczesnych zagrożeń, o zakresie bezpieczeństwa, ale co równie istotne, samej edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych, no ale także seniorów po tym plus 65 roku życia. Bardzo ważne pytanie również w naszych wrocławskich warunkach dzisiaj padło, jeżeli chodzi o ogólnopolską konferencję naukową, o której chcemy Państwu powiedzieć podczas naszej dzisiejszej rozmowy publicystycznej, to znaczy wprost, jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa? No, można troszeczkę się przerazić, że rzeczywiście jako społeczeństwo, jako masa tych zasad po prostu nie znamy. Taki przykład z Turynu, rzeczywiście z finału ostatniej Ligi Mistrzów, pokazuje, że wystarczył, no, mała chwila, panika w tłumie i już wtedy rzeczywiście tragedia. Więc jakże daleko od terroryzmu, od tego, co również do nas przychodzi z innych stron świata. No a jednak, czy potrafimy żyć bezpiecznie i również w takim stanie świadomości funkcjonować w dzisiejszej Europie? Z tym pytaniem między innymi zwrócę się do moich i Państwa gości, a dziś w naszym studio są. Pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry, panie profesorze. Pani Agnieszka Sokołowska, dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Witam również. A także pan profesor doktor habilitowany Wojciech Choryń z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Proszę Państwa, pytanie bardzo ogólne, ale rzeczywiście to w tym temacie ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w naszych warunkach wrocławskich, dzisiaj zostało postawione. Jak wiemy, jeżeli chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem, no to zawsze odpowiednie służby działają i monitorują. Na szczęście obywatele, mieszkańcy Wrocławia nie muszą też w takim stanie napięcia chodzić codziennie i patrzeć, czy jesteśmy po prostu bezpieczni. No ale jednak, takie pytania musimy sobie dzisiaj stawiać. Na ile ono jest zasadne przy tych imprezach masowych, przy tym, co dzieje się dzisiaj w całej Unii Europejskiej, w strefie Schengen, patrząc na nasze bezpieczne dolnośląskie i wrocławskie warunki. Pan profesor, może zacznijmy. No, panie dyrektorze, muszę pana zmartwić. Polska, między innymi Wrocław, już dawno straciła ten status państwa, które zapomnianego wobec działań przeterrorystycznych. My musimy się przyzwyczaić, że żyjemy w środku Europy, że dzisiejszy terroryzm oparty na próbie zastraszania poszczególnych grup społecznych może dotrzeć do Europy, może dotrzeć do Wrocławia, ponieważ Wrocław jest miastem powszechnie światowo znanym, w związku z tym także będzie można sprzedać medialnie ten akt terroru we Wrocławiu. Nie możemy mówić, że nie jesteśmy, że jesteśmy bezpieczni. Nie. Nie ma już miejsc w Europie, które są bezpieczne. Możemy mówić o tym, kiedy i w jakiej formie ten akt nastąpi i czy i społeczeństwo, i służby będą przygotowane do właściwej reakcji na takie wydarzenie. Panie profesorze, w takim razie musimy zapytać tak naprawdę o źródło, bo skoro rzeczywiście mówimy, że nie jesteśmy bezpieczni, a bardzo szeroko rozmawiamy w skali światowej o tak zwanym fundamentalizmie związanym ze światem islamu, to przecież my w naszych warunkach państwa chrześcijańskiego fundamentalistów też mieć możemy. Czy to faktycznie jest tak, że kiedy słyszymy również o tych teoriach tak zwanych białych, samotnych wilków, no to rzeczywiście to media kreują tego typu postaci i to, co ostatnio widzimy w tych obrazkach jakże zatrważających choćby z Wielkiej Brytanii, pokazuje, że sami się jakoś tak sztucznie napędzamy. Bo zagrożenie było, jest i będzie. To znaczy, ja bym nie zgodził się z panem redaktorem, że to media kreują. Nie. Samotnych wilków kreuje sytuacja, jaka funkcjonuje na świecie, w Europie. My musimy przyzwyczaić się, że zaistniała w każdym społeczeństwie europejskim, każdego kraju europejskiego, kategoria, którą ja nazywam dla siebie pojęciem samowykluczonych, czyli ludzi, którzy nie zgadzają się z otaczającym światem i chcą w sposób siłowy stworzyć ten świat takim, jakim oni chcą. I to jest dzisiejsze źródło
najważniejszych wyzwań tychże właśnie samotnych wilków. Czy popatrzymy na fundamentalistę islandzkiego, który nie zgadzając się z naszą liberalną cywilizacją będzie strzelał do obywatela Francji, czy też popatrzymy na przykład na status Andersa Breivika, który nie zgadzał się z laickością i oderwaniem się od państwa narodowego w Norwegii. Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo w tym momencie. Za chwilkę oczywiście przejdziemy również do naszych gości, ale miałem też na myśli taki mechanizm, że kiedy faktycznie popatrzymy na te obrazki, to można odnieść wrażenie, że ktoś im podpowiada, złapcie za nóż czy za samochód. Breivik, wyjątkowa skala, to znaczy właśnie ta skala dokonania tego, co zrobił jako akt terrorystyczny, no jest jakby też odbiega od tego schematu takich samotników, prawda? Jakby jakieś większe środki finansowe, większa organizacja za tym stała. Przecież ten karabin czy ten pistolet kosztuje na czarnym rynku tyle. Kosztuje, to nie jest kwota. Co się zmieniło w tej chwili? W tej chwili zmieniło się tylko to, że po kasusie Breivika, po wypadkach paryskich czy brukselskich w zasadzie większość państw na tyle wzmocniła działalność antyterrorystyczną, że monitorujemy i ruchy, i osoby, ale także i obrót bronią. W związku z tym mamy do czynienia z powrotem do broni, której służby nie monitorują. Stąd nagle się pojawił, ten karabin został zastąpiony przez nóż. Dlaczego? Bo monitorując nielegalny obrót bronią, byliśmy w stanie wyszukać terrorystów, ale nie jesteśmy w stanie odnaleźć w społeczeństwie człowieka, który chce zaatakować nożem, bo ten nóż jest zwykłym po prostu narzędziem kuchennym. Panie profesorze, to aż muszę dopytać. Rzeczywiście, mamy tutaj, rozmawiamy, akurat jest wątek narzędzia, jakie zostaje użyte. No ale czy równolegle nie idzie znowu tak, z drugiej strony obracając sytuację o 180 stopni, taki tok rozumowania? No dobrze, to mówimy o przestępcach, którzy niech będą monitorowani, niech mają zakaz sięgania w ogóle po cokolwiek, bo to i tak przecież w psychice i w głowie siedzi, co będą chcieli użyć w danej chwili. No ale co z obywatelami? Czy my nie jesteśmy za bardzo rozbrojeni nawet w naszych warunkach dolnośląskich? Panie redaktorze, to jest właśnie problem, który ostatnio jest poruszany na temat dostępu do broni. Ja myślę, że jeżeli popatrzymy na społeczeństwo europejskie, które przyjęło taką zasadę, że tak naprawdę oddaje część jak gdyby związaną z bezpieczeństwem w ręce odpowiednich służb, które się tym zajmują. Odwrotnie niż to jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie obywatel przede wszystkim sam ma się bronić i dlatego ma dostęp do broni. Ale ja myślę, że to nie dostęp do broni stwarza tutaj jakiekolwiek problemy. Tutaj mówimy o takim nieracjonalnym zachowaniu. Możemy mówić o metodach działania terrorystów. I właśnie te metody się zmieniają, bo kiedyś to był głównie albo ładunek wybuchowy, czy jeżeli popatrzymy terroryzm lat 70., gdzie dokonywano porwań, czy porywano samoloty, tutaj wprowadzono odpowiednie procedury, aby temu zapobiegać. Natomiast właśnie dzisiaj, tu się zgodzę z moim przedmówcą, z panem profesorem, jak najbardziej główne działanie w zakresie bezpieczeństwa to jest monitorowanie. Działanie służb, o których się nie mówi, którzy podejmują wielkie działania rozpoznania tych, którzy mogą być terrorystami. Natomiast właśnie jeżeli monitorujemy, jeżeli zatrzymujemy, w Europie bardzo dużo terrorystów zatrzymano, o czym się nie mówi, natomiast my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że raptownie ktoś porwie samochód i samochodem wjedzie w tłum. No rzeczywiście w naszych warunkach polskich ostatnio nawet byli przecież deportowani sami Irakijczycy, którzy też faktycznie zostali oskarżeni o tego typu zamierzenia, ale to jest tak, że my mamy do czynienia z czymś nowym nawet w naszych warunkach teraz polskich, bo jak pan, panie profesorze, wspomniał o tych warunkach sprzed lat, no to ja muszę trzymać się tej mojej tezy, którą postawiłem, że za tymi wielkimi siatkami, tymi większymi grupami terrorystycznymi często szły, no właśnie, wielkie pieniądze, wielkie organizacje. To jak była siatka, to można zaryzykować stwierdzenie, że znowu złapać jednego członka i po nitce do kłębka można by ich rozpracować, a dzisiaj mamy tych pojedynczych samotników i no i właśnie, i czy my jako wrocławianie, dolnoślązacy jesteśmy w stanie jakoś się chronić? I czy odpowiedzią w sumie, panią dyrektor przy okazji dopytać, jest właśnie samoinformowanie? Czy to jest też jakiś klucz do tego, żeby faktycznie czuć się bezpiecznie? Samoinformowanie oczywiście nie. Oczywiście przekaz mediów, tutaj słusznie pan zauważył, informowanie w kontekście mediów, tak? To jest ważny element. Natomiast edukowanie. Edukowanie społeczeństwa, jak rozpoznawać, jak reagować, jak zachować się w sytuacji, gdy dzieje się coś ponadnaturalnego, gdy tutaj przytoczyliście państwo chociażby tutaj nóż, tak? Narzędzie ataku terrorystycznego. Społeczeństwo ma wiedzieć, jak reagować,
jak się zachować i jak rozpoznawać zagrożenie. No i tego wszystkiego uczymy w programie Bezpieczny Dolny Ślązak. To rzeczywiście zatrzymamy się na dłużej przy tej wyjątkowej inicjatywie dzisiejszej. Państwo postanowiliście bez względu na wiek rzeczywiście uczulać. Co było też takim głównym przesłaniem tego spotkania i czy faktycznie są takie punkty, które gdzieś tam w tych młodych ludziach zostaną i później w takiej sytuacji kryzysowej, nie daj Boże, no pomogą po prostu ratować życie. Młodzi ludzie mają to do siebie, że chłoną. Chłoną każdą informację. Dzieci, które biorą udział w programie, to są dzieciaczki od przedszkola tak naprawdę, poprzez młodzież szkolną, gimnazjalną. Te działania, które ćwiczą, bo proszę zauważyć, i to jest myślę ważny element tego programu, dzieci ćwiczą scenariusze, które tak naprawdę układają same. Scenariusze w kontekście właśnie zagrożeń lub też z gronem nauczycieli i z rodzicami. Czyli w danej szkole tak naprawdę zagrożenia mogą być różnego rodzaju. My tutaj skupialiśmy się przed chwilą na zagrożeniach terrorystycznych, ale pamiętajmy, że to są też zagrożenia związane chociażby z cyberprzemocą, zagrożenia, zwykłe zagrożenia pożarowe, więc tym wszystkim wokół tych zagrożeń skupiamy się w programie Bezpieczny Dolny Ślązak i dzieci tak naprawdę pokazują nam niejednokrotnie, jak reagować i poprzez współpracę z dziećmi, z młodzieżą, no muszę powiedzieć, że powstają procedury wykorzystywane przez poszczególne służby. Program Bezpieczny Dolny Ślązak ma to do siebie, że tak naprawdę oswaja też dzieci, młodzież ze służbami bezpieczeństwa. Czyli rzeczywiście też jak sięgnąć po tą pomoc, bo to też sztuka, żeby faktycznie w odpowiednim momencie dobrze zareagować, te pierwsze sekundy dobrze tą informację przekazać choćby temu funkcjonariuszowi policji z drugiej strony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałem zapytać, czy Państwo zauważyliście, że to pokolenie, z którym dziś rzeczywiście rozmawialiście, to już jest jakaś taka też zmiana w mentalności, no bo kiedy co miesiąc dosłownie dowiadujemy się o jakichś aktach czy incydentach na pograniczu tych zamierzeń terrorystycznych, no bo jak my sięgniemy do lat 90., to jeszcze takich, tak dużo wiadomości aż w tak skumulowanych, prawda, nie było. Być może również ta rewolucja informatyczna spowodowała, że one były, a słyszymy po prostu o nich co chwilę, bo musiałem to też dopowiedzieć, ale moje pytanie jest następujące. Czy właśnie to jest też taki strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o pokolenie przyszłych Polaków, że właśnie dzieci, które najlepiej chłoną, to one już gdzieś czytają o tych wydarzeniach, ale czy to jest też jakąś normą już dla nich? Czy ten świat faktycznie XXI wieku na początku tak musi wyglądać? Że ten terroryzm jest tak w tle od tego 2001 roku? To znaczy, panie redaktorze, my musimy nauczyć się, że nasze działanie powinno zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa rozumiane przez nas. I znaleźć ograniczenie budowania tego poczucia bezpieczeństwa w odniesieniu do innej osoby. To jest jakby najważniejszy element. Czy te zagrożenia, czy my będziemy dla nas, myślę, że dla twórczyni tego programu, pani dyrektor Sokołowskiej, ważniejsze jest to, żeby nauczyć rozpoznać i jak zareagować. I ja tutaj, obserwując ten program od kilku lat, mogę tylko powiedzieć jedno. Proszę zwrócić uwagę, że największym sukcesem dla mnie jest to, że przedszkolak, już uczeń szkoły podstawowej, potrafi właściwie skomunikować się z operatorem systemu 112. I od tego trzeba zacząć. Natomiast jeżeli chodzi o ten terroryzm, panie dyrektorze, nie ma tu przedstawiciela służb antyterrorystycznych. Gdyby był, mielibyśmy pewnie bardzo potężną dyskusję, czy młody człowiek ma walczyć z terrorystą, czy zachować się tak, aby antyterrorysta mógł go uwolnić i bezpiecznie wyprowadzić z miejsca zagrożenia. Bo to jest takie pytanie, które musimy sobie odpowiedzieć i wydaje mi się, że przy dzisiejszych zagrożeniach chyba lepszym rozwiązaniem jest nauczenie procedur, jak się ochronić w trakcie zamachu, a nie jak walczyć z terrorystą. Jak reagować ze służbami bezpieczeństwa? Jak pozwolić sobie pomóc przez wyspecjalizowane służby? Rzeczywiście to nawet w tych warunkach Uniwersytetu Wrocławskiego było ćwiczone faktycznie, aby na końcu tej drogi schować się i przeczekać. To jest też kilka, pani dyrektor, takich punktów, o których przecież możemy nawet podczas naszej rozmowy powiedzieć, no właśnie tym Dolnoślązakom, którzy nas oglądają, że rzeczywiście to jeszcze nie ten czas świadomości i nie ten stopień wykwalifikowania całego społeczeństwa, żeby faktycznie w jakąkolwiek walkę, prawda, się wdawać, bo to nie o to chodzi. Tak, dokładnie nie o to chodzi. Trzeba pamiętać to, o czym jest to, co jest najważniejsze. Moje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja muszę zadbać o swoje bezpieczeństwo. Czyli
no innymi słowy reagować na i dać sobie pomóc to, o czym wspomniał pan profesor. Także panie redaktorze, jeżeli można dopowiedzieć, bo takim odruchem patrząc z boku, jeżeli widzimy wszystkie zdarzenia, które mają miejsce, to jest chęć walki, podejmowania działania. Natomiast w momencie, jeżeli człowiek znajdzie się w takiej sytuacji, nie oszukujmy się, organizm zupełnie inaczej działa. Psychika jest taka, że tak naprawdę człowiek będący w stresie podejmuje wręcz inne działania, że stara się nie podejmować działań i tak naprawdę jest uległy i bardzo dobrze. Bo cała rzecz polega na tym i być może za kilka lat, mając większą wiedzę, dokonując właśnie badań nad terroryzmem, dojdziemy do innych wniosków. Ale na dzień dzisiejszy podstawowym zadaniem jest tak naprawdę nie prowokować terrorysty, tylko starać się uspokoić, żeby przypadkiem nerwy czy emocje po stronie terrorysty nie wzięły góry, bo wówczas może być nieobliczalny. Natomiast jeżeli my nie będziemy prowokować, to możemy doprowadzić do sytuacji, że są od tego odpowiednie służby, które w odpowiednim momencie podejmą działania i tak naprawdę są w stanie nam pomóc. Zresztą nawiązując to, o czym dzisiaj mówiliśmy także na konferencji, ale także niedawno w Szkole Oficerskiej we Wrocławiu odbyła się konferencja na temat właśnie terroryzmu i roli sił zbrojnych, ale byli przedstawiciele też innych służb i trzeba powiedzieć, że tam właśnie, jak rozmawialiśmy, właśnie są od tego profesjonalne służby. Podstawowe zadanie obywatela to nie prowokować tak naprawdę i jeżeli ma taką możliwość, powinien się schować, żeby terrorysta do niego po prostu nie dotarł. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to ja taki przykład praktyczny przytoczę. Wypadki w Londynie. Terroryści mieli założone, co prawda, atrapa. Skąd mamy wiedzieć, że to jest atrapa pastu Szachida? W momencie, kiedy byśmy go na przykład uderzyli tym przysłowiowym krzesłem, on mógłby upaść, zdjąć rękę, uruchomić zapalnik tego pasa Szachida, czyli mamy do czynienia z iloma ofiarami śmiertelnymi, ciężko rannymi, tylko dlatego, że w sposób błędny, nieprzemyślany podjęliśmy próbę zabicia, opanowania działalności terrorystycznej. Musimy o tym pamiętać. Nie wszyscy są Jamesami Bondami. To w takim razie rzeczywiście powróćmy do tej konferencji, bo przecież jak popatrzymy na liczby, to są pani dyrektor naprawdę zadowalające. 53 placówki, które rzeczywiście wzięły udział, to przecież od kwietnia 2016 roku w tym programie. Dzisiejsza konferencja to też było takie zwieńczenie i uhonorowanie tych chyba najpilniejszych i najbardziej zdolnych, no ale po części każdy pewnie skorzystał. Więc jedno to już padło tutaj podczas naszej rozmowy. Wiemy, że dzieciaki nauczyły się, jak reagować na niebezpieczeństwo, jak powiadamiać służby. Wiemy również, że poznawały specyfikę działań, no właśnie, tych instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Ale moją uwagę jeszcze zwrócił jeden fakt, bo państwo też wyszliście o krok naprzód. To znaczy, nagle pada sformułowanie bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Dokładnie. A mówię o tym, proszę państwa, nieprzypadkowo, bo wydaje mi się, że to w naszych warunkach polskich, dolnośląskich, wrocławskich, pokazuje też, na jakim etapie do przodu też potraficie państwo myśleć o tym problemie, że my nagle, tak jak przy stadionie i wielkiej imprezie masowej, na etapie konstruowania jakiegoś obiektu mówimy, no dobrze, a co z osobami niepełnosprawnymi, prawda? Kolejny krok, czyli to też chyba powinno jakoś uspokajać, prawda, że w tamte segmenty są w miarę poukładane, dokumenty są dobrze rozpisane, zajmijmy się osobami niepełnosprawnymi. Tak czytać tego typu działania też, pani dyrektor? Tak, ja muszę powiedzieć, że element osób niepełnosprawnych, dzieci w sytuacji zagrożenia pojawił się też z życia wzięty. Moja córeczka, która w jej szkole jest dziecko niepełnosprawne, zapytała mnie, ponieważ wie, czym się zajmuje, jaki program realizuje, zapytała mnie, mamusiu, a co ja bym miała zrobić, jak ja bym miała pomóc koleżance, która jeździ na wózku inwalidzkim, gdyby się zaczęło palić? No i wtedy oczywiście powiedziałam, że oczywiście musisz pomóc, nie możesz zostawić osoby. No ale jak, skąd moi koledzy mają się tego dowiedzieć? I stąd ten element osób niepełnosprawnych w sytuacji zagrożenia. Dzisiaj na konferencji też mówiliśmy o tym, że jest to bardzo istotny element, bo myślę, że tu moi koledzy są tego samego zdania. Czy wypracowane są procedury, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia? Ciężko wypracować tego typu procedury, bo każde zagrożenie jest inne i tak naprawdę każde zagrożenie innego rodzaju reakcje. Tak jak pani dyrektor powiedziała, rzeczywiście tak jedyną pocieszającą rzeczą jest fakt, że wiemy, że jakiś kryzys znajdzie i że do jakiegoś zdarzenia szczęśliwego dojdzie, prawda? Więc to chyba taka jedyna puenta, ale
Jeżeli faktycznie, tutaj mówimy o tych stałych procedurach, o tym, że dzieci dzisiaj zostały wyróżnione i rzeczywiście jakieś same placówki, to jeszcze na moment jednak chciałem odnieść się do tego, co widzimy na tle zachodniej Europy. No bo jeżeli tutaj macie Państwo wszystkie mechanizmy wypracowane, to czy nie jest tak, że my mówimy o jakiejś bierności może rządzących? Jak też z perspektywy Polski oceniać to, co się dzieje w Unii Europejskiej? To znaczy, czy ci radykałowie, kiedy widzą to, że faktycznie jesteśmy wystraszeni jako społeczeństwo, takie czy inne, to to też nie jest jakaś pożywka dla nich? Ja pytam nieprzypadkowo, no bo to rzeczywiście wszystko jest płynne. Co innego, no, standardy, prawda, które macie, a co innego też to, co się dzieje na naszych oczach i to, co, nie daj Boże, czeka też nas w warunkach polskich. Znaczy, ja myślę, bo trudno jest dokonać analizy jednoznacznej i stwierdzić, że przykładowo społeczeństwo zachodnie nie jest do tego przygotowane, ponieważ nie można się przygotować do terroryzmu w takim ujęciu, jakbyśmy chcieli, że jesteśmy w stanie całkowicie się zabezpieczyć. Także wspomniałem o pewnym zachowaniu każdej osoby indywidualnym. Proszę zwrócić uwagę, co mieliśmy w Turynie. Głupi żart, który skończył się tragedią. Bo właśnie typowe zachowanie człowieka to jest takie, że wpada w panikę i działa nieracjonalnie. I tutaj wydaje mi się podstawową rzeczą, tą, którą my wiemy, którą my na przykład staramy się już wprowadzać. Zaznaczam tu pomalutku, bo chociażby przez program, który rozpoczęła właśnie pani dyrektor. Mianowicie docierać do ludzi, uświadamiać ich i pokazywać odnośnie pewnych zachowań. A jeżeli tak, to czasami, przykładowo, słyszymy jakiś wybuch i pierwsze zastanowienie, co zrobić. Czyli nie od razu wpadać w panikę, tylko się zastanowić, co się stało, co ja mogę zrobić. I nie, że atakować kogoś, tylko racjonalne myślenie, sięganie do swojej świadomości i do swojej wiedzy czasami, jeżeli mamy, a nie tylko i wyłącznie postępować tak, jak no, powiedzmy jakaś grupa osób nie myśląca, tylko postępująca tak, jak wszyscy pozostali. I myślę, że tutaj jest ten element. Nie można zarzucać służbom na Zachodzie, że one nie są przygotowane, bo naprawdę nie da się przewidzieć wszystkiego. Natomiast właśnie wchodzimy w ten niezmiernie ważny obszar edukacji. Właśnie jak się zachować, ale mieć świadomość, że może do czegoś dojść i teraz, żeby panować po prostu nad sobą. To pani dyrektor, również przed nami w tych najbliższych miesiącach, być może latach, też będzie taka sytuacja, że bardzo duży nacisk będzie trzeba położyć na tą kwestię edukacji, o której pan profesor powiedział, ale no właśnie to, co też było tematem konferencji, samych kadr na przykład, jak też one, czy nawet pedagogów, nauczycieli, jak też oni mają działać ze służbami, żeby ta wiedza, ta informacja cały czas no, płynęła po całym regionie. Tak, pośredni taki plus tego programu Bezpieczny Dolny Śląsk to jest właśnie to, że edukujemy nie tylko dzieci, młodzież, ale kadrę nauczycieli i rodziców. Proszę pamiętać o tym, że dziecko, które wraca do domu i opowiada, co się wydarzyło w szkole, co ćwiczyło, jakie służby, co się dzisiaj działo, opowiada rodzicom i rodzic się uczy. Mieliśmy taki przykład właśnie rodzica, który brał udział w pikniku bezpieczeństwa, bo takie pikniki organizujemy w ramach programu Bezpieczny Dolny Śląsk. To jest swego rodzaju wyróżnienie placówek, które były najkreatywniejsze, najsprawniej realizowały właśnie wypracowane przez siebie ćwiczenia. No jeden z rodziców, który pojawił się na pikniku, mówi do mnie, wie pani co, ja nie miałem świadomości, ile zagrożeń tak naprawdę jest w szkole. I ja mówię, czyli rozumiem, że program Bezpieczny Dolny Śląsk tak naprawdę pomógł panu. I on mówi tak, pomógł mi zrozumieć z czym, z jakimi zagrożeniami ma do czynienia moje dziecko i pomógł mi zrozumieć, że ja też muszę być, muszę się tego uczyć, muszę wiedzieć jak się zachować, jak rozpoznawać te zagrożenia. Czyli rzeczywiście statutowo ten pierwszy krok też został zrobiony, jeżeli chodzi o taki jednostkowy przypadek, prawda? No bo sami Państwo przypominacie, przede wszystkim chodzi przecież o podnoszenie świadomości właśnie z zakresu bezpieczeństwa, w tym akurat naszym dzisiejszym przykładzie samych uczniów. Ponieważ nasza rozmowa zbliżyła się już do końca, to bardzo Państwu dziękuję za te wstępne opinie. Cieszymy się również, że to aż te wspomniane 53 placówki mogły wziąć udział właśnie w tym programie. Pan profesor Piotr Mickiewicz z Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pani Agnieszka Sokołowska, dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa UMWD, a także pan profesor dr habilitowany Wojciech Choryś z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dziękuję. I to wszystko w tej rozmowie Echo24. Ja na teraz żegnam się z Państwem. Dziękujemy także za obecność i do zobaczenia.